Sejm uchwalił nową ustawę o Sądzie Najwyższym. Przewiduje ona m.in. utworzenie 3 nowych izb Sądu Najwyższego, zmiany w trybie powoływania jego sędziów i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów w stan spoczynku. Posłowie wprowadzili ponad 30 poprawek PiS, które wnoszą do ustawy o Sądzie Najwyższym m.in. propozycje zgłaszane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Odrzuconych zostało natomiast ponad 1300 poprawek wszystkich klubów opozycyjnych. PiS uważa, że zmiany uzdrowią sytuację w polskich sądach. Według opozycji i części środowiska sędziowskiego zmiany upolitycznią sądy. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich pozbawią one obywateli prawa do niezależnego sądu. Donald Tusk, zaniepokojony przebiegiem dyskusji w organach Unii Europejskiej i kluczowych stolicach na temat sytuacji w Polsce, złożył Andrzejowi Dudzie propozycję spotkania. Została ona jednak odrzucona. Pałac Prezydencki informuje, że prezydent polecił przekazać przewodniczącemu Tuskowi, że jego zdaniem nie ma pola do interwencji ze strony szefa Rady Europejskiej. Prezydent wyraził również zdziwienie, że nastąpiło takie wzmożenie instytucji europejskich. Zdaniem Andrzeja Dudy wszystkie zmiany wprowadzane w Polsce odbywają się zgodnie z porządkiem prawnym. Duma Państwowa, Niższa Izba Parlamentu Rosji przyjęła apel, w którym określa polską ustawę o zakazie propagowania komunizmu jako bluźnierczy akt. Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek podpisał nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Została ona przyjęta przez Sejm w kwietniu 2016 roku. Nowela reguluje kwestię usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, np. pomników gloryfikujących ustrój totalitarny. Apel Dumy Państwowej jest skierowany do parlamentów europejskich i do międzynarodowych organizacji parlamentarnych. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin w Donbasie zginęło 9 ukraińskich żołnierzy. To straty niespotykane już od dłuższego czasu. Wspierani przez Rosję separatyści wciąż ostrzeliwują ukraińskie pozycje, również z użyciem ciężkiej artylerii. W ciągu ostatnich 2 dni separatyści ostrzeliwali pozycje ukraińskiej armii 12 razy. W trwającym od ponad 3 lat konflikcie w Donbasie zginęło ponad 2600 ukraińskich żołnierzy. Około 10 tysięcy odniosło rany. Ratownicy górscy przypominają turystom, którzy wybierają się na szlaki, aby zabierali ze sobą zapas wody, nakrycie głowy i używali kremów z filtrem, ponieważ to właśnie upały są często przyczyną zasłabnięć w górach. Idąc na górską wyprawę, należy mieć na uwadze, że na otwartych przestrzeniach nie ma schronienia przed słońcem, dlatego warto mieć nakrycie głowy. Upalna pogoda zachęca do górskich wędrówek. Na najbliższe dni na Podhalu spodziewane są temperatury do 28 stopni Celsjusza. Ratownicy radzą, aby w góry podczas upałów wychodzić o świcie. Nawet o godzinie 5 rano, kiedy słońce nie jest jeszcze tak ostre jak w godzinach popołudniowych.